Hej, cześć, witam Cię na moim kanale i na samym początku chciałam podziękować za 1000 subskrypcji. Jest mi bardzo miło, kanał będzie się dalej rozwijał, a ja będę miała dla Was masę pysznych przepisów i nie tylko. Także zapraszam do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A teraz pokażę prosty przepis na pyszny keto makaron, a przy okazji na keto naleśniki bez mąki, tylko z dwóch składników. Potrzebujemy jajka i żelatynę. Przygotuję dwie porcje makaronu i potrzebuję do tego 4 jajek i 6 białek. Do mojej masy jajecznej dodaję żelatynę i wszystko blenduję na gładką masę, ale w taki sposób, żeby jej mocno nie spienić. Na patelni rozgrzewam odrobinę oleju kokosowego i smażę po kolei naleśniki, z których powstanie makaron. Gdy naleśniki się smażą, przygotowuję dodatki do makaronu. Kroję w kostkę cebulę i czosnek i podsmażam na maśle. Dodaję pokrojone pomidorki, chwilę smażę i podlewam wodą. Kładę na patelnię pokrywkę i smażę przez około 3-4 minuty. Do blendera przekładam wszystkie składniki, które smażyłam na patelni. Dodaję ulubione przyprawy, sól, pieprz, paprykę słodką i suszone pomidory z czosnkiem. Dolewam odrobinę wody i blenduję, żeby powstał sos. Naleśniki roluję i kroję w taki sposób, żeby powstał makaron. Na patelni podsmażam pietruszkę, dorzucam tofu, ale może to być też kurczak. Chwilę smażę i dolewam powoli sos. Czekam, aż się chwilę podsmaży i dorzucam makaron. Wszystko ląduje na talerz i teraz ulubione dodatki. Ser typu feta, pomidorki, rozpąka i pyszny obiad gotowy. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, wpadnij na Insta i napisz komentarz, a będzie mi bardzo miło. Smacznego i do zobaczenia w sobotę w filmie serii do kawy, gdzie przygotuję pyszne i zdrowe ciasto bez mąki. Pa!